czyli zachęcam Was do działania mimo strachu, bo to mocno bardzo rozwija, to bardzo mocno podnosi poprzeczkę i dzięki temu jesteśmy dużo bardziej rozwinięci, mamy dużo więcej, jesteśmy dużo bardziej odważniejsi, możemy podejmować całkiem inne decyzje, robić całkiem inne rzeczy, a co się później może przekładać na zarobki, na jakość życia. Wpadajcie na moją stronę majerski.pl i tam będzie za niedługo bardzo dużo materiałów odnośnie tego, jeśli ktoś potrzebuje założyć swój blog, czyli kupić gdzieś serwer, jak go kupić, jak kupić domenę, jak połączyć domenę z serwerem, jak zainstalować na takiej domenie WordPressa i wiele, naprawdę wiele innych różnych rzeczy. Będę teraz po prostu nagrywał takie filmy i udostępniał Wam i umieszczał na swoim blogu mmajerski.pl, więc myślę, że warto tam zaglądać, subskrybować kanał. Będzie dużo ciekawych informacji. Siemaneczko, siemaneczko, Mateusz Majerski z tej strony. Chciałem Wam powiedzieć, że naprawdę wciągnąłem się z tym chodzeniem na maksa. Idę właśnie wysłać kolejną książkę przez właśnie paczkomaty Impost. No i co? Aha, no i fajnie, bo można zaobserwować dużo, dużo po prostu plusów takiego chodzenia. Można przede wszystkim, mam nadzieję, trochę schudnąć, być trochę zdrowszym, ale są jeszcze inne rzeczy, czyli na przykład nieruszanie auta z parkingu, czyli nie tracenie paliwa, nie narażanie się na to, że się szybciej popsuje, no wiecie, o co chodzi. No bo jak się nie jeździ, no to w sumie czasami jest też tak, że jak się nie jeździ, to też się psuje, ale nie zużywamy opon, nie zużywamy paliwa, nie mamy kosztów po prostu z dotarciem gdzieś, nie narażamy się na po prostu przekroczenie prędkości, tak jak mi się to często zdarzało, i z dostania mandatu. Pieszo chyba rzadziej dostaje się mandaty niż jeżdżąc autami, a więc fajnie, kilka ciekawych takich pozytywnych można wniosków i po prostu korzyści wyciągnąć z tego, że się jednak chodzi. Można pooddychać świeżym powietrzem, można zauważyć niektóre inne rzeczy, kiedy się kieruje, to się ich nie widzi, bo na przykład jak Robert Kiyosaki biegał sobie po osiedlach, co pisał w swoich książkach, to po prostu zauważył na przykład, że są jakieś nieruchomości na sprzedaż, że w ogóle są na sprzedaż, czyli że są te plakaty i tak dalej. Mógł się rozejrzeć, mógł po prostu swoją uwagę poświęcić na coś bardziej takiego właśnie wartościowego i cennego, niż tylko na takie kierowanie autem, i przez co właśnie nie widział, nie dostrzegał różnych okazji. A więc fajnie, że są takie aplikacje, Your Fitway, taka aplikacja, która dopiero powstaje, która dopiero jest w fazie testów. Jeszcze nie ma i do pobrania w Google sklep ani App Store, więc na razie można pobrać ją tylko z linku i tak dalej, ale fajnie, że są takie aplikacje, które można używać na swoim telefonie i przynoszą takie rzeczywiste korzyści, takie realne. Cieszę się, że tak licznie kupujecie książkę Nieustępliwy, bo naprawdę ona mocno zmieniła moje podejście do wszystkiego i w ogóle bardzo dała mi dużo motywacji, bardzo dużo takiej energii do działania i każdemu myślę, że może dać, tylko trzeba ją tak fajnie, ze skupieniem, porządnie przeczytać, tak sumiennie, a nie tak podejść do tematu olewająco. A więc fajnie, że korzystacie, mam nadzieję, że Wam też ta książka pomoże, tak jak mi, bo mnie naprawdę nigdy wcześniej nie myślałem nawet nad jakby wysyłaniem komuś książek, ani tak aż bardzo polecaniu, jak właśnie po przeczytaniu tej, bo jest to oczywiście bardzo wartościowa wiedza. W książkach jest bardzo dużo takiej wartościowej wiedzy, która może się nam przydać w życiu, ale jednak jeszcze żadna książka mnie aż tak nie zmotywowała do tego, żeby aż chcieć się z kimś tym podzielić. A ta książka właśnie naprawdę na mnie zrobiła największe wrażenie póki co, z wszystkich książek, które przeczytałem, to ta zrobiła po prostu na mnie największe wrażenie, aż po prostu chcę się z Wami nią podzielić. Także idę wysłać, chociaż jeszcze jedna osoba. No i ja sobie chodzę, zaraz idę jeszcze na pocztę, odebrać list jakiś, bo mamy awizo. Teraz sobie przyszedłem nadać książkę. No i tak sobie chodzę, nabijam sobie punkciki na aplikacji Your Fitway. Tam później jakieś są nagrody, można coś tam wygrać, będą jakieś plany żywieniowe, jakieś inne fajne rzeczy. Także myślę, że aplikacja fajnie się rozwinie i będzie naprawdę gościć u większości osób na telefonach. Dobra, idziemy. Mamy wolny. Komat, pani poszła, obraca się, myśli, co za debil gada przed do telefonu, nagrywa. Ale okej, robimy cyjach, ciarachciach.
O, znowu fajnie, bo się otworzyła skrytka bardzo blisko. Czyli wsadzamy książeczkę, zamykamy, klikamy. Przesyłka w skrytce, 10 sekund to trwało, włącznie z nagraniem wideo. Książka wysłana, mail przyszedł. Osobie, której książka ma być dostarczona, na pewno też mail przyszedł. No i wszyscy są zadowoleni. Dobra, ja teraz muszę iść na pocztę i tak się zastanawiam, w którym był, ale chyba tędy. Co ważne, jedyny wydatek podczas chodzenia, co warto zainwestować, to w buty. W dobre buty, żeby nas nogi nie bolały, żeby nas nie poobcierało. A więc to jest koszt, to jest koszt. Trzeba kupić dobre buty, ale dobre buty na pewno też wpłyną na nasze zdrowie, więc warto w taki koszt, w taki produkt zainwestować, żeby było dobrze, żeby się nam fajnie chodziło, wygodnie, no i żeby wszyscy byli zadowoleni. Myślę, że na zakończenie jeszcze warto dodać, że taka właśnie sytuacja, która miała przed chwilą miejsce, czyli nagrywanie filmu podczas bardzo stresującej sytuacji, gdy pani się na mnie patrzyła, która była jakby blisko mnie, tak, mojej obecności gdzieś, która po minięciu mnie jeszcze się obróciła i tak dalej. Ja to wszystko wiedziałem, ale zazwyczaj, najczęściej do tej pory, trochę mieszam, ale bywało tak, że ja po prostu rozłączałem się w tym momencie, bo jak kogoś zobaczyłem, myślałem sobie, kurde, muszę się rozłączyć, bo tak wstydziłem się po prostu nagrywać filmy przy innych obcych ludziach. A właśnie takie sytuacje jak ta, czyli działanie mimo strachu w tej danej na przykład sytuacji, czyli nagrywanie filmu, hartuje mnie i na pewno dzięki temu będę kiedyś też w przyszłości działał w innych sytuacjach mimo strachu, a dzięki temu będę dużo mocniejszą osobą, tak? Czyli zachęcam Was do działania mimo strachu, bo to mocno bardzo rozwija, to bardzo mocno podnosi poprzeczkę i dzięki temu jesteśmy dużo bardziej rozwinięci, mamy dużo więcej, jesteśmy dużo bardziej odważniejsi, możemy podejmować całkiem inne decyzje, robić całkiem inne rzeczy, a co się później może przekładać na zarobki, na jakość życia, na wiele innych rzeczy, także zachęcam do działania pomimo wstydu, pomimo strachu, pomimo możliwe, że oceny innych osób przez innych osób nas, więc narażamy się na to, ale jeśli przezwyciężymy to, to na pewno wyjdzie nam to na ogromny plus. Także kolejna bardzo ważna sprawa.